Hej, z tej strony Emilia. Dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym pokażę Wam, co spakowałam do walizki na taki wyjazd kilkudniowy dla 4 osób, w tym 2 małych dzieci. Mam nadzieję, że jesteście zainteresowani tą tematyką. Jeśli tak, zapraszam do oglądania. Jesteście zainteresowani tym, co ja spakowałam, ale pokrótce Wam powiem. Na sobie mam w tej chwili dżinsy i do tego mam bluzkę na ramionczkach i koszulę dżinsową. Także to jest taka moja, powiedzmy, baza, ale mam też taką bluzkę na długi rękaw, która, jak widzicie, jest motyw w paski, bo ostatnio jakoś zaczął on królować u mnie w szafie. Także jest to koszulka, taka koszula elegancka bardziej na długi rękaw. Tutaj mam również w paski bluzeczkę, która jest również na długi rękaw. Te rzeczy pochodzą z Orseja, ona ma tutaj taki fajny ściągacz. Rozłożyłam te rzeczy, żeby Wam po prostu to pokazać. To jest taki sweterek w paski. On jest troszeczkę z takiego grubszego materiału, to nie jest taki materiał koszulowy. I on ma tutaj takie fajne, już Wam pokazuję, takie fajne ściągacze, takie fajne paseczki, sznurówki jakby. Także to będzie na takie chłodniejsze dni. Natomiast ta druga bluzeczka to jest już taka troszeczkę cieńsza opcja. Ona ma takie ściągacze i tutaj też na dole ma takie ściągacze. Obie bluzki pochodzą ze sklepu Orsay. Tutaj mam również białe cygaretki. One są takie 7-8 długości, także myślę, że będą takie dosyć eleganckie. Tutaj mam krótkie spodenki, takie bardziej jakby nie do końca jeansowe. Materiał jest taki bardziej bawełniany, ale jest to w każdym razie, są to spodenki na krótką nogawkę, co się zakręciłam. Tutaj mam koszulkę taką ecru, troszeczkę złamana biel Levisa. Ją dostałam, słuchajcie, od męża na urodzenie synka mojego młodszego, także ona jest z takimi czarnymi napisami. Może ją Wam pokażę. O, zobaczcie, taka bluzeczka, bardzo ładna, także myślę, że będzie mi pasowała zarówno właśnie do jeansów, które mam w tej chwili na nodze, oraz do tych właśnie cygaretek. No i co dalej? Mam tutaj taką zwykłą bawełnianą podkoszulkę, tutaj mam na ramionczkach długą, drugą do zmiany, coś mi się, mówię, język dzisiaj plącze, i tutaj mam taki długi kardigan, po prostu jakby było troszeczkę chłodniej i tak naprawdę nic więcej nie biorę. Jeśli chodzi o buty, to biorę jeszcze sandałki i tenisówki. Tutaj po tej lewej stronie są rzeczy mojego synka, to wszystko jeszcze tak będzie przeze mnie dokładnie ułożone, natomiast na chwilę obecną tutaj właśnie pokazuję Wam czapeczkę. To jest taka bluza z długim rękawem, taka bardziej welurowa, jakby było troszeczkę chłodniej. Tutaj mamy spodenki, one są z tego materiału takiego liosel i one są takie właśnie delikatne w momencie, kiedy jest ciepło, ale nie do końca ani tak gorąco, to wtedy one się super sprawdzają. Tu mam jeszcze jedne takie spodenki, takie bardziej dzianinowe, takie jakby z materiału leginsowatego. One są takie bardziej przyległe i są troszeczkę cieplejsze. I tutaj, jeśli chodzi o spodnie, mam jeszcze coś takiego, to są ogrodniczki. One są takie dosyć luźne, ale są takie na 3/4 nogawki, może, znaczy nie 3/4, tylko troszeczkę dłuższe niż krótkie spodenki. Także fajnie się sprawdzają właśnie, kiedy jest cieplej. No i tutaj mam bodziaki na krótki rękaw, jedna sztuka, dwie sztuki, i na długi rękaw mam jedną, dwie sztuki i jedną będzie miał na sobie, także myślę, że mu w zupełności wystarczy. I po tej stronie mamy tak, pieluszkę tetrową, raz, dwa, dwie sztuki, bo one są zawsze potrzebne właśnie przy karmieniu. Tutaj również jeszcze mam pajacyki. To jest jeden pajacyk, drugi pajacyk. One bardziej mi służą do spania. Ja je po prostu zakładam, kiedy mały właśnie idzie spać. I tutaj jeszcze mam takie rampersy, dwie sztuki, które właśnie zakładam, jak jest już bardzo, bardzo gorąco, ale raczej nie przewiduję, żeby były takie upały. Zobaczcie, to jest coś takiego, nawet z kieszonkami. I tutaj mam takiego rampersika bardzo eleganckiego, ale on jest z takiego materiału już dość przewiewnego, więc myślę, że takich gorących po prostu dni specjalnie nie będzie.
Tutaj na wierzch jeszcze rzucam pampersy. My teraz używamy dwójki. I tutaj słuchajcie, przygotowałam sobie jeszcze ubranka, w których pojedziemy. Czyli tutaj mam bodziaka na długi rękaw. Do tego mam skarpetki takie cieńsze albo grubsze, takie ala jakby buciki. Spodenki. One są na długą nogawkę. I tutaj na wierzch oczywiście jeszcze czapeczka też będzie. I mam jeszcze taki kombinezon na długą nogawkę, tak żeby po prostu maluch nam nie zmarzł. I jeszcze są oczywiście chusteczki, które będą służyć dwóm chłopcom. Jest to Baby Dream Kalendula, czyli z nagietkiem, które Wam serdecznie polecam. Tutaj jeszcze jest kocyk do przykrycia, ale też będzie służył jako kocyk właśnie do spania. Teraz czas na kosmetyki. Mam tutaj trzy takie ala kosmetyczki. Właściwie dwie są z kosmetykami, a tutaj jest bielizna. Tego Wam w szczegółach nie będę pokazywała, tylko pokażę tak ogólnikowo. Także tutaj mamy głównie bieliznę moją, jakieś skarpetki. Tutaj jest też gąbka dla mojego starszego syna. Także no nic takiego szczególnego, właściwie to nie można nazwać kosmetyczką. Tutaj z kolei w takiej przezroczystej, którą często zabieram ze sobą w podróż samolotem, bo tutaj wszystko widać i to jest taki dosyć dobrej jakości kosmetyczka. Mamy płyn micelarny, tutaj mamy sól fizjologiczną, płatki kosmetyczne, mój antyperspirant, to jest akurat taki żel pod prysznic, krem Nivea mojego męża. Tutaj mamy chyba też coś do makijażu oczu. I tutaj dalej dla chłopców jest Linomak, w razie jakby tam gdzieś jakieś odparzenie czy jakaś właśnie potrzeba nawilżenia skóry. Tutaj jest pasta do zębów mojego starszego syna, ziaja taka z takim bobrem, bardzo polecam, bo ona jest no, bardzo dobra składem. Tutaj jest też szczoteczka mojego syna, no i co tu mamy, jakieś tam kosmetyki pielęgnacyjne do włosów. Aha, tutaj mamy Devitum jeszcze, to jest witamina D3 dla jednego i dla drugiego chłopca, krem do twarzy mój w próbce i tak naprawdę to jest wszystko. Natomiast w tej kosmetyczce już głównie są kosmetyki jakieś tam kolorowe moje do po prostu wykonania makijażu. Jest tu też gumka do włosów, jest też pasta do zębów oraz szczoteczka moja i mojego męża. Także to jest wszystko, jeśli chodzi o kosmetyki, jakie zabieramy. Teraz przechodzimy do tej drugiej części walizki moich starszych, jak ja to mówię, chłopaków, czyli męża oraz syna, który ma już 2 lata. Powiem Wam, że tą część pakował mój mąż, więc sama jestem ciekawa, cóż on tam właśnie włożył. Przede wszystkim widzę kocyk, ponieważ mój syn jest po prostu do tego kocyka bardzo przyzwyczajony i bez tego kocyka nigdzie się nie ruszamy, więc to jest kocyk. Jest też podusia, on bardzo lubi biedronki, więc też jest podusia, bez której nigdzie nie wyjeżdżamy. Zresztą już widać ślady użytkowania, tak samo po tym kocyku. Gdybym wiedziała, że tak bardzo go polubi, to bym po prostu kupiła szary albo czarny, a nie biały, no ale cóż. Tak to wygląda, więc już przechodzimy do tego, co jest tam jeszcze dalej. Widzę w pierwszej kolejności tutaj skarpetki oraz piżamkę, którą włożył tak, którą trzeba złożyć przede wszystkim. Widzę tutaj buty, buty takie adidaski, one pochodzą z H&M-u. Tutaj są jeszcze jeansy, takie spodnie bardziej dresowe oraz takie bojówki. Coś tutaj, ostrość nam się zgubiła. O, okej. I dalej mamy skarpetki, także ja te skarpetki 3 pary przełożę po prostu do tej mojej kosmetyczki, żeby to wszystko się nie pogubiło. I tutaj mamy bluzkę na długi rękaw, drugą w kolorze czerwonym. One są niemal identyczne, pochodzą z Lidla, bardzo fajne. Tutaj mamy jeszcze taką bluzę na długi rękaw. Oraz chyba koszulki na krótki rękaw, 1, 2 i 3, to jest taka polówka. I tutaj mój mąż jeszcze wziął, ostatnio teraz właśnie był w Lidlu i kupił sobie, znaczy sobie, jemu kupił taką, nawet jeszcze z metką jest, bluzę, taki polar jakby, z takiego miękkiego koloru, także bardzo fajna. I ona właśnie będzie na ewentualność, kiedy będzie troszeczkę chłodniej. Teraz to wszystko sobie poukładam. Mąż starał się ładnie ułożyć, a ja mu tutaj zrobiłam bajzel. I tutaj mamy oczywiście jeszcze pieluchy, bo mój syn jeszcze używa pieluch, także mamy jeszcze tutaj właśnie te pieluszki. No i będzie miał jeszcze ze sobą, to Wam za chwilkę pokażę, sandałki. Jeszcze zabierzemy taki bezrękawnik, na wypadek gdyby było troszeczkę chłodniej, zawsze jest to fajna opcja.
Weźmiemy jeszcze na pewno wózek podwójny, bo tak na pewno będzie nam wygodniej. Tam jest też w środku taka gondola miękka, którą po prostu można wyciągnąć i ona może służyć też nam właśnie jako łóżeczko takie przenośne jakby do spania. Za chwilkę Wam jeszcze pokażę takie rzeczy bardziej żywieniowe. No a z tych tutaj takich głównych to by było wszystko. A, bo tutaj pewnie nie widzieliście rzeczy mojego męża. Mój mąż się spakował w osobny taki dosyć mały plecak, także może i lepiej, że tutaj Wam po prostu nie pokazuję jego majtek, wiecie, jakiś tam skarpet i tak dalej, bo w sumie nawet nie wiem, czy sobie by życzył. No, więc tego tutaj nie ma, co można powiedzieć, że w sumie 3 osoby są w tej walizce, nie 4, tak jak na początku powiedziałam. Jeśli chodzi o jakieś tam przekąski, to tego dużo nie bierzemy, bo na miejscu można oczywiście to dokupić, ale ostatnio w Rossmanie kupiłam takie piramidki kukurydziane z czarnuszką i je zabieram. Zabieram również takie wafelki, to są takie tak zwane andruty, też właśnie mojemu synkowi ostatnio posmakowały. Oraz jogurty, które też serdecznie polecam, to są jogurty, które można nabyć przede wszystkim w Biedronce z Bakomy. One się nazywają bio i mają naprawdę ciekawy, dobry skład, także zabieram o smaku morelowym oraz wiśniowym. Tutaj obowiązkowo kubeczek, z którego mój syn pije najczęściej wodę. On jest fajny, bo można schować i tutaj nic się nie wyleje. Jeśli chodzi jeszcze o jedzenie, to takie tak zwane, my to tak nazywamy czekotubki, ale są to po prostu musy owocowe w różnych smakach i my kupujemy najczęściej w Lidlu. Tam też korzystnie cenowo one wychodzą, bierzemy 4 sztuki, to jest na razie, gdyby tam gdzieś miał jakiś problem z jedzeniem albo miał po prostu ochotę na coś takiego. No i mu teraz wychodzą ostatnie te zęby, piątki, więc w momencie, kiedy jest taki właśnie grymaśny i nie chce jeść, no to jest zawsze jakaś dobra, zdrowa alternatywa. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o jedzonko, no właściwie to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o jedzenie, tak jak mówię, resztę się tam gdzieś dokupi, czy jakieś kukurydziane chrupki, czy jakieś tam inne rzeczy, no to zawsze jest od tego sklep. Zabieramy jeszcze dla niego książeczkę, ograniczyliśmy się do jednej, ta jest akurat o płciu, nazywa się Płcio, uczy się mówić i też Wam polecam. On przepada za tą książką i myślę, że chyba jedna mu powinna starczyć. Co do zabawki, tak samo, tylko jedną bierzemy, taką bardziej, że tak powiem, kreatywną, tak żeby właśnie go czymś zainteresować, czy w samochodzie, czy gdzieś tam po prostu na wyciszenie przed spaniem. Tutaj jest moja, uważam, piękna torebeczka, którą zabieram i do niej, słuchajcie, o dziwo mieści się naprawdę dużo rzeczy i między innymi też tutaj, jeśli chodzi o chłopców, mam smoczki w takim pojemniczku, w takim pudełeczku. No i też dużo rzeczy takich właśnie mogę schować do tej torebki, więc ją tutaj pokazałam. Wspomniałam też o butach, o sandałkach, które zabieram dla chłopaków, więc te akurat są dla Igora. One są też z H&M-u, tak jak Wam mówiłam. No i zabieram awaryjnie też buciki dla małego, dla Marcinka, chociaż tak naprawdę nie sądzę, żebyśmy ich używali, ale wezmę, bo jak to się mówi, kto nosi, ten nie prosi. Więc myślę, że to chyba będzie wszystko. Takiego jedzenia, tej spożywki całej Wam nie będę pokazywała, jeśli chodzi o nas, no bo tego jest dużo. My też jedziemy do takich domków, gdzie będziemy sobie robić jedzonko w większości, albo będziemy grillować, więc no nie będę Wam pokazywać tych wszystkich kiełbach i tak dalej. Dajcie znać, co Wy zabieracie na wyjazdy, czy potraficie ładnie to organizować przy większej ilości dzieci, na przykład więcej niż jedno, o tak. Czy łatwo Wam to wychodzi? Ja nie lubię się pakować, ale no jakoś tam dajemy radę i myślę, że zgrabnie to nam wyszło. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!